Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Moi drodzy, w dzisiejszym gameplayu będziemy mieli żniwa słonecznika, bo jak zapewne wiecie, w poprzednim gameplayu kupiłem sobie pole numer 10 i dzisiaj też kupimy przystawkę do kombajna i będziemy się zabierać za żniwa słonecznika, później rzepaku, a ja będę się zajmował czym? Zaraz się tego dowiecie. To jedziemy. Właśnie o tym polu mówiłem, jest to pole numer 10, no i kawał pola nie powiem, będziemy to zaraz kosić. Oczywiście kupiłem te pole, tylko musiałem tutaj troszeczkę użyć środków ochrony roślin, musiałem troszeczkę zasilić, teraz widzicie jest tutaj nawiezienie 100%, no i było też spore zachwaszczenie, tym też się również zająłem i tu będziemy, moi drodzy, zaraz robić żniwa tego słonecznika. Oczywiście więcej pól mi tutaj bardzo ładnie obrodziło. Między innymi tu mam, zdaje się, jak się nie mylę, rzepaczek. Pole numer 19, bo na polu numer 20 to mam same zagrody dla zwierzaków. Tak jest, tu mamy rzepak gotowy do zbioru 100%, tak samo jak ten słonecznik. No i zobaczcie, tutaj mam te kosteczki siana. Udało mi się jakoś je zwieść. Obok koni, tutaj po środku, żebym miał jakiś łatwy dostęp w miarę do tych kostek. I koniom, i owcom. Fajnie to wygląda. Tutaj mam taką troszeczkę, chyba jakoś przechylone, jest deczko niestabilnie i się tutaj podtrzymuje nad tymi kostkami. Mam nadzieję, że to jakoś nie lunie. Jeżeli będę karmił owce albo konie, to będę się starał brać kostki z tej strony. No i jak widzicie, no zabrudzenie, zanieczyszczenie, można powiedzieć, że mam dość wysokie, a to dlatego, że mam tutaj na 100%, czekajcie, owieczki sobie weźmiemy, zobaczcie, trawa, siano jest 79 tysięcy litrów, jest tutaj wszystko na 100%. I nie mogę tego wysprzątać, bo nie ma gdzie tego położyć. Poczekajcie, włącz pas, spróbuję włączyć, ale to nic nie da, bo nie będę w stanie tego wyczyścić. Mógłbym to wyczyścić, jeżeli bym zabrał stąd te kostki. No ale chcę, żeby cały czas to jedzenie się tutaj znajdowało, żebym nie musiał co chwilę tutaj podjeżdżać, bo owiec jest naprawdę dużo. No mam 155 owiec, znaczy owiec białej, mam tu jeszcze inne kolorki. W sumie mam 158 owiec, także nie jest to mało, jest to bardzo dużo, a ta zagroda może mieć owiec aż chyba 250, chyba że się czymś pomyliłem. A tymczasem zobaczcie na moje konie, zupełnie inna rasa. Jeśli chodzi o nasze koniki, to wzrost 25%. Jeśli chodzi o kury, no to kury to tyle jajek jest, że ja nie jestem w stanie chyba nic z tym zrobić. Chyba sobie założę jakąś cukiernię i będę piekł placki, bo tyle jajek, że naprawdę, naprawdę jest ich bardzo dużo. Tylko jak ja to zwiozę, chyba na jakiś rozrzutnik i zawiozę na sprzedaż. Ale moi drodzy, to nie jest teraz ważne. Ważne jest teraz koszenie tego słonecznika. Mianowicie, jak mógłbym podjechać tym kombajnem z tą przystawką i kosić słonecznik, ale do słonecznika mamy zupełnie inne przystawki. Jeżeli bym pojechał z tą przystawką zbożową, no to mógłbym też kosić, ale prędkości koszenia słonecznika byłyby bardzo niskie i wolne, więc trzeba sobie poszukać i najlepiej kupić albo wypożyczyć przystawkę. Chociaż ja będę też starał się siać ten słonecznik, to wiecie co, to może kupimy jakąś przystawkę już na przyszłość. Zajrzyjmy do sklepu. Wybaczcie mi za głos, jestem przeziębiony. Przed chwilą też skończyłem transmisję. A żniwiarki, ściniarki, tutaj to powinno być. Zobaczcie, to jest typowo ta Capello. Przystawka, ścinarka, żniwiarka do słonecznika. Ja muszę szukać T560i. Tutaj nie ma literki i, ale ona się właśnie nadaje do mojego kombajna. Tylko wiecie co boli? Szerokość. Ona ma 5,7 metra. A przy moim John Deere'ku, wiecie co, chyba nawet też nie jest taki szeroki ten co ja mam. Przypadkiem to nie jest to? Tak! 7,6 metra. A to ma 5,7 metra. Wiecie co zrobimy? Ja wiem, we wcześniejszych farmingach można było kupować większe żniwiarki
niepasujące zupełnie tego modelu. Ja pamiętam chyba, to nie, czekajcie, to chyba było w Farmingu 15, bo w 17 już chyba trzeba było uważać, jaki model jest kompatybilny z daną maszyną. Bo na przykład w 15 pamiętam, że kupiłem New Hollanda i kupiłem największą ścinarkę. Jak jechałem w pole, to tył miałem cały czas lekko podniesiony i dosłownie przejechałem tylko połowę pola. Ta ścinarka, chyba to była ta, tylko mówię teraz o 15. Przejechałem dosłownie do połowy pola i miałem pełny zbiornik. Wiecie co, zrobimy tak, tylko żeby nie tracić kasy, to ja po prostu na próbę to wypożyczę, te Capello, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wypożyczenie to 2300, mam trochę kasy, więc to nie będzie problem, wypożyczę. Ale może najpierw poczekajcie, ja sobie tam zajadę. Żniwiarkę odstawię do John Deere'a troszeczkę dalej. Mój kombajn to John Deere T560i. Weźmy, podnieśmy tą żniwiarkę. Ja sobie spróbuję troszeczkę dalej podjechać. Dobra. Opuścimy. Dobra. I ja też, korzystając z okazji, że jestem blisko, żebym ja tutaj rurką nie uwadził prasy, dobra, że jestem blisko warsztatu, to ja sprawdzę, czy wszystko z moim kombajnem w porządku. Nie chcę, żeby gubił zboże. Nie ma co naprawiać, jest wszystko w porządku. To co, jedziemy do sklepu. Włączymy sobie światła? Nie wiem po co. Dobra, jedziemy, moi kochani, do sklepu. Ej, zobaczcie, ten kombajn dosuwa. No, upierdzieliłem znak. Nie jestem pod wpływem. Może pod wpływem gorączki niewielkiej. Jestem ciekaw, czy ta żniwiarka podejdzie pod ten kombajn. Zobaczymy, zaraz się przekonamy. O, ile tutaj mam gadżetów nie zawiezionych do mojej gospodarki. Zobaczcie, ile tu się znajduje rzeczy. Mianowicie, tutaj jest chyba wapno, tak jest. Tutaj jest środek do opryskiwacza na wzrost, nawóz po prostu. A tutaj jest herbicyd, czyli na chwasty, też niezabrany. Mogę sobie wziąć na widełki, no ale to już historia. Moi drodzy, teraz wypożyczeniem ten żniwiarki, tej ścinarki największej. Zobaczymy, czy się da. Jak się nie będzie jej dało podpiąć, to kupimy tą mniejszą. I tak będziemy jakoś zasuwać. Czekajcie, garaż. Nie, kupno, to jaki garaż? Wypożycz. Zobaczymy, czy się uda ją podpiąć. Tylko wiecie co, jeżeli by się... O, tutaj jest, ale się wystraszyłem. Zaraz koło mnie. Jeżeli by się ją udało podpiąć, na pewno bardzo szybko słonecznik będzie nam się zapełniał w zbiorniku, bo słonecznik ma większą objętość niż żyto, pszenżyto, czy tam pszenica. Jestem bardzo ciekaw, czy ten kombajn sobie poradzi. Zaraz podjedziemy od drugiej strony. Jeżeli by się dało, to ja to urządzenie kupię. Chyba się nie da. Ej, zobaczcie! Dało się! Kurczę, dobra, super! Tylko wiecie co? Kolor. Da się zmienić kolor? Ja chyba nie zmieniłem koloru, ale po prostu nie da się. Poczekajcie, jeszcze zobaczę raz. Mogę to zmienić w warsztacie przecież. Mam jakąś tutaj formę zmiany, czegokolwiek? Nie mam. Kupimy sobie to, bo wypożyczyłem, ale kupię na stałe. Po co mam opłacać? Cofniemy troszeczkę do tyłu. Ja sobie wjadę do garażu. O, prawie szybę wybiłem, albo już wybiłem. Wejdę sobie do garażu i szybciutko to oddam. I kupię na stałe. Bo ja naprawdę... Gdzie ja to mam? A, wypożyczone, przepraszam, tutaj. Tak, zwracamy. Troszeczkę straciłem, ale to nie są jakieś duże kwoty, żeby płakać o to. Kupujemy największą żniwiarkę, a nie tą malutką, co ma ledwo 7 metrów. 5,7. Gdzie tam 7 metrów? Tu jest 12. To można powiedzieć, że to jest żniwiarka tak duża, jak tutaj na przykład do New Hollanda chyba największa. Czekajcie, nie, tu są już modyfikacje. Tutaj do, jak on się nazywa, T10 czy jakoś tak, CR10.
To nie pomyliłem się zbyt. Dobra. No nie ma tutaj żadnych modyfikacji, jeśli chodzi o kolor. No nic, niech będzie taka... Dobra, niech będzie taka czerwona. Kupujemy. Dobra, jest. Troszeczkę w innym miejscu. Podjedziemy. Oj, będzie ciężko zajechać te pole. Dobra. Łapnął. Dobra, muszę jednak wyjść z kabiny. I wszystkie znaki będzie... Będą zaraz leżeć na boku. Może mi się uda tak przejechać, żeby nic nie uszkodzić. Żadnego znaku. Kurczę, wiecie co? To jest jednak za duża ta przystawka, bo bardzo ciężko jest. Kombajn mi cały czas podnosi tył. Zobaczcie. Rozłożymy sobie kombajn. No jestem też zadowolony z tego pola. To już jest taka inwestycja naprawdę duża. Zobaczcie też, jak szerokie jest te pole. Przejedziemy bokiem. Mogę wam też pokazać, jak wygląda koszenie za pomocą zwykłej żniwiarki. No ale wygląda tak, żeby się jedzie bardzo po prostu powoli. Ale wiecie co? Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda wnętrze kombajnu po skoszeniu słonecznika. Przecież słonecznik jest tłusty, pewnie tak odblepiony, że masakra w środku. Ta maszyna cała. Dobra, no to co? Puszczamy, co nie? Włączymy. Zobaczcie, jakie on ma charakterystyczne noże. No, maszyna się włączyła. Jest wszystko na pompę hydrauliczną. Dobra, to co? Jedziemy, no nie? No, 15 na godzinę. Ładnie, ładnie. A podejrzewam, że jakbym jechał zwykłą żniwiarką, to pewnie byłoby 10. No możemy kiedyś sprawdzić, zabawić się w ten sposób. Ale mam takie wrażenie, że ten kombajn, temu kombajnowi troszeczkę jest ciężko. Tak sądzę. O kurczę, mijaka zrobiłem. No ciężko mi jest z kabiny. No i zobaczcie. Przejadę sobie tylko jeden pasek. I mam już 25%. Więcej będzie niż 25. Pewnie 30% będzie zapełnienia zbiornika. No i ładnie tutaj słonecznik leci. Pięknie sypie. No, 30%. Widzicie? Moi drodzy lofciarze. Jak to wygląda? Niegłupim pomysłem byłoby rozpoczęcie agregatowania już tutaj. Dlaczego jestem przechylony? Parę zdjęć zrobiłem. Dobra, moi kochani, to ja to co? Nie będę tutaj cały czas jeździł. O, mijaka zrobiłem. Zobaczcie, jak ładnie tam słonecznik idzie na tych ślimakach. Zobaczcie jeszcze raz. Pokażę wam zaraz. Fajna animacja. O, widzicie? Całe te słoneczka lecą do środka. Fajnie, fajnie. Fajna animacja. Ładnie się muci. Dobra. Moi kochani, puszczam pracownika. 30% w jedną stronę, 30% w drugą, to już będzie 60%. 4 razy i będzie full. Dobra, moi drodzy, a co ja miałem robić, czym się zająć? Tutaj jest... Kurczę, jaki tutaj traktor wziąć i przyczepę. Wiecie, co zrobimy? Weźmiemy jednak Case'a i pojedziemy. O, ale podskoczył. I pojedziemy w pole. O, i hamulec też działa, dobrze. Stary, ale się trzyma. Dobra, moi kochani, jedziemy. Dobra, podjadę sobie teraz w pole. Postawię ciągnik i zacznę zajmować się zwierzakami. Bo tutaj pracownik sobie doskonale poradzi. Szkoda, że ten zbiornik nie jest większy, ale to też wymaga kupno większego kombajna. A póki co na tym etapie rozwoju mojej gospodarki ten kombajn jest dla mnie optymalnym kombajnem, więc nie muszę tutaj kupować większego. Tylko coś mi się to zdaje, że on ma krótką rurę wydechową. Rurę nasypową. I nie wiem, czy doleci. Chodzi tutaj o header, on jest dość szeroki. Zaraz zobaczymy. Czy da radę? No, widzicie, 80%.
chociaż nie chcę wychylić rury. Zobaczymy, czy doleci. Chyba tak. Nie jest tak źle. Tylko widzicie, ja nie mogę tak podjechać, żeby on zaczął sypać. Ok. Widzicie? Rura troszeczkę niezbyt długa. Będziemy musieli pomyśleć o większej przyczepie jednak. Kurczę, 70%, no matko. Dobra, niech będzie. Odjadę trochę. Ojojku. Będę karmił, a raczej sprzątał też koło moich zwierzaków. A kombajn tam ładnie siecze. Raczej pracownik całkiem nieźle sobie radzi. Dobra, moi drodzy, wiecie gdzie jadę? Już wam pokażę. Zobaczcie na koguty i kury. Czystość 0%. Będzie trzeba wysprzątać zagrodę. A ile oni mają jedzenia? Dobrze, spokojnie, mogę wrzucić. O kurczę, ale kury nawróciły. Trzeba uważać. Już uważ, moje kochane kureczki, sprzątam. Ale zanim to się odświeży, że będzie już 100% wysprzątania, troszeczkę trzeba poczekać, coś mi się dodaje. Dajmy czas, nawet 15 minut, się szybciej odświeży. Jeszcze nie? Nie, musi chyba minąć ta minuta. Dopiero się odświeży. Dobra, póki co to jest ogarnięte. Na szybko. Teraz sobie napoimy konie i owce. Mało wody. Musimy o to zadbać, żeby miały co pić. Zdaje się, beczka stoi przy owcach. Jak widzicie, mam znacznie większą beczkę, aniżeli tą, co miałem poprzednio. O kurczę, utknąłem. Ej, jeszcze troszeczkę wody jest, to możemy włączyć. Chyba się literką I poi, tak? No, tylko tutaj trzeba będzie kilka transportów z tą beczułką zrobić. A ona w ogóle ma jakiś zaczep? Ja bym chętnie wziął dwie. Nie chciało mi jak się jeździć pod staw. Poczekajcie, zrobię zdjęcie. Ładnie to się prezentuje. I spróbujemy tutaj wyjechać. Powiem wam, że dostęp do zbiornika z wodą mam bardzo utrudniony. No nierówny teren. Skacze mi ten ciągnik z tą beczką. Raz to całkowicie się zablokowałem. Dobra. Leci. Woda zapełnia się ładnie. To trochę potrwa. O kurczę, mam 90%. 91% już nawet. Będziemy musieli zadbać o kupno jednak większej przyczepy. Już jest pełno, ale zobaczcie, koszenie za pomocą takiej przystawki, to jest koszenie. Zobaczcie, już pracownik skosił. Zresztą poczekajcie. Połowy jeszcze nie ma, ale zobaczcie, teraz możemy dokładnie podejrzeć. Prawie połowa. On zaraz się zatrzyma. I zaraz będzie 100%. Już się zatrzymuje. Ok. To podjeżdżamy. I full. Słonecznik można sprzedać, ewentualnie karmić świnki. Dobra, full. Odjeżdżamy. Moi drodzy lowciarze, jestem z powrotem. Zrobiłem już kurs. Przyjechałem ponownie. I wiecie co? Postanowiłem, że jednak wezmę agregat i zacznę tutaj już uprawiać pole pod kolejny zasiew. Tak będzie najlepiej. Nie ma co czekać. Trzeba się wzbogacić. Farming 22 tuż, a ja jeszcze nawet pierwszego miliona nie zarobiłem. Więc trzeba tę pracę przyspieszyć. Możemy też zobaczyć teraz, bo się chyba odświeżyło. Poczekajcie. Na kurczaki. Zobaczcie, 98% jest czystości. Teraz sobie przejadę.
Czekajcie, przełączę sobie na mojego pięknego John Deere'a. Wyciągnę z garażu, z wiaty, ten agregat. Siewnik Lemken, kurczę, pełny, zapełniony. Dobrze. Niedługo będzie zmiana siewnika. Muszę kupić coś lepszego. Nie tylko szerszego, ale też taką, żeby umożliwiało bezpośredni zasiew, żebym nie musiał pola uprawiać. Wiecie co? Chyba nie będę brał obciążnika. Ten John Deere całkiem sobie radzi bez niego. Dobrze. Chociaż skoro jest tak blisko tutaj obciążnik, to czemu by tutaj nie skorzystać? Ile on waży? A nie pisze. Dobra, nieważne. Dobra, jedziemy. Pole. O, brak miejsca na nowe palety. Trzeba będzie przepchnąć palety z wełną, ale to za chwilę się zrobi. Lowcik z powrotem. Pracowniczka zajmie się tym polem. Niech pięknie pływa ten agregat. Miałem powiedzieć fruwa. Dobra, wskakuję do case'a i podjeżdżam. Dosypiemy słonecznika. Powiem wam szczerze, że troszeczkę ten agregat niezbyt wydajny. No ale dobra, niech będzie taki, jaki jest. Pewnie będzie 100%. Zaraz. Ile jest? Nie, jeszcze nie będzie tak łatwo. Chyba nie będzie pełnego zbiornika. Muszę przyspieszyć, bo przestanie sypać. No i jest 100%. Dobra. Trzeba będzie później jechać na farmę i to zrzucić, ale teraz czas na pojenie. Ops, mało brakło. Ciekawe, jak ja pojadę z tymi, z tą wełną. Muszę być mega ostrożny. To wiecie co, sprzedaż wełny zrobimy sobie wtedy, kiedy będzie większe zapotrzebowanie na wełnę, bo teraz to się nie opłaca w ogóle sprzedawać. Kiepsko z cenami. Jak tam woda i konie? Jasmine, Dani są spragnione, więc dobra. Taka beczka 7000 litrów i wejdzie bezproblemowo. Wiecie co mi się kiedyś tak zamarzyło? Żeby sobie założyć kolejną zagrodę dla koni. Byłoby super, co? I zobaczmy teraz. 100% chyba woda. Tak jest. Dla owiec pewnie braknie. Ale jak braknie, to jeszcze raz podjadę. Bo tu jest tylko 25% wody. Owieczkom pewnie brak, tak sądzę. No pewnie, że tak. Wody jest bardzo mało. Tutaj będzie jeszcze jedna beczka przynajmniej. Dobra, no 80%. Ale mówię wam, no trzeba będzie chyba kupić większą przyczepę, ale to już następny gameplay. Rozpoczynamy zrzut. Poczekajcie, zobaczmy, ile mamy w silosach tego zboża. Tutaj powinno się gdzieś pokazać. No i jest trochę. Całkiem, bo tak jak mówiłem, no słonecznik ma chyba największą objętość, jeśli chodzi o zboża. Także szybko go zapełnimy. Dobra, muszę jechać jak najszybciej też w pole. Pod pole numer 10, żeby załadować ten kombajn, bo chyba on się już zatrzymał. Już nie kosi. To jedziemy. Tak jak mówiłem, kombajn stoi i czeka. Znaczy pracownik. Dobra, niech rozpoczyna syp. Ja przenoszę się do ciągnika. Ledwo się rusza z tą wodą. Ale nie ma się co dziwić. Ciężkie to jest. Tylko mnie zastanawia ilość FPS-ów. 47 do 50. Nie wiem, co jest grane. Coś tam komputer muli. Coś tam robi w tle. Konikom już nie potrzeba. Ale tylko tak na chwilę chciałem zobaczyć, czy mogę coś jeszcze im zrzucić. Dobra, zobaczymy, jak z owieczkami. Czy wystarczy ta beczułka? Zwierzątka.
Chyba będzie jeszcze jedna beczka, moi kochani. No pewnie, że tak. Jak widzicie, opieka nad zwierzętami to nie jest tak hop-siup. Jedziemy jeszcze po jedną beczkę. Chyba się może zapełniać bez podpięcia, a wiecie co ja chcę zrobić? Przepnąć sobie palety z wełną, bo tracę na tym. Tylko wiecie co zrobimy jeszcze, zanim przepchnę? Dam czas na jedną minutę, bo raz mi paleta wełny spadła na głowę, jak przesuwałem. Dobra, możemy tak zrobić? Chyba tak może być. Przy okazji zdjęcie. No i teraz możemy z powrotem puścić czas. I zaraz tutaj powinna się pojawić paleta. Fajnie ten traktor, bo też skręca tylnymi kołami. Jest bardzo zwrotny. Jest, można powiedzieć, w sam raz właśnie do pracy i do obrządków zwierząt. Jedziemy jeszcze raz z beczułką. O, widzicie? Właśnie przed chwilą spadła paleta. No i nie mamy teraz komunikatu żadnego, że brakuje. Widzicie, jak szybko też lecą te kosteczki siana dla owiec. A będą lecieć jeszcze szybciej. Dobra, puszczamy. Chyba będzie jeszcze jedna. Zresztą zaraz się przekonamy. Ale tak sądzę, że jeszcze jedna beczułka będzie. No pewnie, że tak. Dobra, to jeszcze raz jedziemy. Ale się ujeździmy. Beczułka pełna. I zobaczmy, czy teraz wystarczy. Tylko może cały czas brakować, bo czas mam na 15 minut. Czy jakoś tak. I sprawdźmy owieczki. No nie, to teraz powinno być spoko. Można byłoby podjechać i ją uzupełnić. Tak też zrobię. Moi drodzy, jeżeli możecie, napiszcie mi w komentarzach, czym najlepiej, albo jaką maszyną zawozić, jakimś samochodem zawozić jajka na sprzedaż. Bo trzeba to zrobić, tych jajeczek jest bardzo dużo. Bo zobaczcie, akurat pompuje pompa, więc zobaczymy sobie tutaj pojazdy. Wszelkie pojazdy wszelkiej maści. Może to samochody są lepsze. Zobaczcie, on ma tutaj też taką, no, pojemność 460 litrów, no, jajka tutaj nie wejdą, chyba żebyśmy jakoś je układali, ale ja nie mam pojęcia, jak się układa jajka. Ewentualnie ten pick-up, też sporo by tu weszło, albo ten najmniejszy. Ej, wiecie, zobaczcie, ten najmniejszy ma największą ładowność. Czekajcie, tu ma ładowność? A, nie ma. A ten? Nie, tu jest... pojemność paliwa i tak dalej, i moc. Napiszcie mi, co jest najlepiej, jeśli chodzi do wożenia. Może jakaś ciężarówka, ale wiecie co? O ciężarówce też będziemy myśleć niebawem, bo tak będzie też najlepiej wozić zboże na sprzedaż. Może jakiś ładowacz czołowy do wożenia? Nie wiem, no napiszcie mi w komentarzach. Tymczasem podjedziemy szybciutko pod owieczki. A w następnym gameplayu co będziemy robić? Będziemy kontynuować żniwa, a na polu numer 10... Źle pojechałem, ale to nieważne. Na polu numer 10 będę chciał rozpocząć siew słonecznika. Będziemy też musieli kupić odpowiedni siewnik. Słonecznik, no to wam powiem, moi drodzy, w mojej okolicy... O kurczę, ale mnie to teraz podskoczyłem. W mojej okolicy to rolnicy namiętnie sieją słonecznik. A teraz żniwa na całego słonecznika. Dobra. Czemu nie mogę zrzucić? Aha, bo chyba jest pełny zbiorniczek, tak? A konie? Też mają na full. Dobra. Owce i konie napojone. Co im tutaj jeszcze brakuje? Czystość, no to akurat tego nie poprawię. Bo jest nadal dużo jedzonka. Tak, jeszcze sporo kostek. Ale mogę odłączyć tą
Dobra, nie kombinuję już. Jeszcze podjadę pod kurki. Podgarnę to jedzonko. Zdejmę łyżkę. Jeszcze kukurydzy nie siałem na gameplayu. A kurczę, jejku, ale czas leci. Ledwo to zauważyłem. O kurczę, pomocnik. Coś mi się nie chce odpiąć. Dobra. Tylko musimy zajrzeć do kombajna. Ma pełny zbiornik. No tak, ale ja... No nie zrzucę, muszę jechać z powrotem i rozładować. No moi kochani, następny gameplay też kupujemy przyczepę. Będzie zakupów, ja muszę sobie pozapisywać. Musimy tak, na polu numer 10. Po pierwsze, zasiać kukurydzę, rozpocząć siew kukurydzy. Musimy też kupić oczywiście siewnik, do tego odpowiedni. Musimy kupić znacznie większą przyczepę. No i też musimy rozpocząć żniwa na polu numer 20. Wybaczcie, ja zapominam cały czas. Na polu numer 21 i na polu numer 19 rośnie rzepak, także będzie coś do roboty. Myślałem, że dzisiaj nie będzie tak dużo, że raptem 15 minut i po pracy, a tu jednak jest zupełnie inaczej. Bo tego słonecznika sporo będzie. Napiszcie mi też w komentarzach, jaką według was powinienem kupić przyczepę do tych ciągników, co mam. Do tego Case'a lub tego John Deere'a. Oczywiście na ciągnikach niepoprzestane będą kolejne maszyny. Poczekajcie. Jestem z powrotem i chyba to będzie ostatni przejazd naszego kombajna na tym polu. Ej, zrobił tam mijaka. Nieładnie. No ale dobra, tyle pracownikowi mogę wybaczyć. Nic się nie stało już. Niezbyt duży mijak. Dobra, niech już rzuci wszystko. I właśnie, moi drodzy, jak widzicie te pole numer 10, ja tutaj, w tym miejscu, jak jest ta łączka, miałem pastwisko i zagrodle dla krów, tą największą. Gdzieś tutaj w tym miejscu sobie ładnie wyprostowałem i naprawdę fajnie to wyglądało. Tutaj też miałem silosy na kiszonkę, wiecie, takie przegrody. Tutaj znajdowała się też kiszonka, siano, słoma, tutaj wszystko miałem i karmiłem krowy. Gdzieś tutaj z boku też podjeżdżałem, koło tej chatki, i ładowałem mleko. Tak to wyglądało. Dobra, moi kochani. Zaraz kombajn skończy pracę. Stop, bo mi jak będzie. Już dokończę za pracownika. Pewnie pracownik bardzo się zmęczył. Do tyłu teraz. Ale mnie gardło boli, masakra. Dobra. Jadę. Co on tak się wlecze? Nie może szybciej? Przecież może szybciej. Czekajcie, już zwiększa prędkość. Maksymalnie 42 poleci. Ale wiecie co? To jest chyba związane z tym, że ja mam włączoną maszynę. Nie, nie, już się rozpędził. Jak widzicie, nie popuszczę tych mijaków. Sporo tego słonecznika jest, naprawdę. Warto było przyjechać. Dobra, maszynę możemy wyłączyć. No nie zrzuca jeszcze. Teraz. Kurczę, będę jednak musiał jechać kombajnem pod silos. Znaczy nie muszę, mogłem go zostawić gdzieś tam koło zagrody. Dobra, ale już podjadę. Poczekać. Dobra, moi drodzy, ładnie tutaj wszystko odstawiłem. Oczywiście przystawkę położyłem tutaj, bo ona mi się
tutaj nie zmieść, nie ma takiej możliwości, więc poprzek będzie stała. Oczywiście użyłem naprawy, kombajn też jest poprawiony. Moi drodzy, w następnym gameplayu, tak jak wam mówiłem, będziemy na polu numer 10. Rozpoczniemy siać kukurydzę. Oczywiście wcześniej kupimy odpowiedni siewnik. Na polu numer 19 i 21 będziemy zbierać rzepak. Więc także dużo pracy nas czeka w następnym gameplayu. A ja wam jeszcze raz zapytam, jak najlepiej sprzedawać te jajka i czym je wozić. Tylko nie mówcie mi, żebym sobie tak tutaj zawinął sweter i jajeczka tutaj i dyla do sprzedawcy. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć, hej.